Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Kup dach firmy Robben za 12 tysięcy złotych. Otrzymasz myjkę Kärcher za złoty 23. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. No ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba, to przyłączam na benzynowy. I widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. F1 to jedyny drive shop w Kaliszu. Dzień dobry, chciałam zamówić zakupy do domu. Oczywiście, co mamy przywieźć? Chipsy, czekoladę, sok jabłkowy, kole. Super, o której i kiedy pasuje pani dostawa? W piątek o 20:00. Będę płaciła kartą u kierowcy. Okej, bardzo proszę, dziękujemy za zamówienie i do zobaczenia. Już teraz zrób zakupy bez wychodzenia z domu. Zadzwoń pod numer 515 230 303. Zamów produkty, a kierowca bezpiecznie dostarczy je pod drzwi twojego mieszkania. Zamówienia są realizowane codziennie w godzinach od 10 do 24. Koszt dostawy to zaledwie 10 zł na terenie Kalisza. F1 to również szybkie zakupy przez całą dobę bez wychodzenia z samochodu. Serdecznie zapraszamy. Kalisz, ulica Polna 110. Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Ten weekend jeszcze spędzimy w domach, ale od poniedziałku ponownie można kawę wypić w swojej ulubionej kawiarni. Czy kaliskie restauracje czekają na klientów? O tym już za moment. Agnieszka Walczak, dzień dobry, zapraszam na magazyn miejski. Na początek skrót najważniejszych informacji dnia. Kawa pod chmurką, obiad na świeżym powietrzu, lokale gastronomiczne wznawiają działalność. W końcu będzie można gdzieś wyjść z rodziną, bo tego nie ukrywam, że brakuje. Goście do nas dzwonią, pytają, czy już można przyjść w poniedziałek, nie mogą się doczekać, no my też się nie możemy doczekać. Żłobki i przedszkola czekają na powrót maluchów. Każdorazowo po zabawie czyszczone, myte i odkładane. Pluszaki są zakazane, tak? Nie ma, jak widać zresztą. Nie ma dywanów. I przesłanie od uczniów z Kopernika. Jest piątek, ale zapytam o plany na poniedziałek. Popołudniowa kawa w ulubionej kawiarni, obiad z rodziną w ogródku w centrum, a może długie wieczorne rozmowy z przyjaciółmi na mieście. Będzie można, niby nic nadzwyczajnego, ale 2 miesiące przymusowego zamknięcia lokali gastronomicznych sprawiło, że wielu z nas nie może się doczekać, kiedy ponownie będzie mogło zasiąść przy stoliku i zamówić ulubioną potrawę z menu. Jeszcze trochę cierpliwości. Wszystko do normy wraca w poniedziałek. A czy w kaliskich restauracjach i kawiarniach czekają na mieszkańców miasta? Postanowiła sprawdzić Karolina Bazan. Zaczynają sprawdzać się słowa piosenki Lecha Janerki. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Powoli wkraczamy w normalność i w to, do czego byliśmy wcześniej przyzwyczajeni. Od poniedziałku otwierają się restauracje, bary i ogródki gastronomiczne. Skoro w sklepach jest bezpiecznie, no to w restauracjach uważam, że to nie robi żadnej różnicy, tak? A takie ogródki miejskie też pani często odwiedza? Tak, ja tutaj pracuję na ratuszu, więc ja akurat się cieszę z tego powodu, że będzie to otwarte. W końcu będzie można gdzieś
wyjść z rodziną, bo tego nie ukrywam, że brakuje. Restauratorzy pełną parą przygotowują się do wejścia w nową rzeczywistość. Oczywiście wszystko odbywa się z zachowaniem wszelkich procedur. Sergiusz Urbaniak, właściciel restauracji Tutti Santi, twierdzi, że goście odwiedzający jego restaurację muszą przede wszystkim mieć poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Wychodzimy nawet ponad to, co wynika z zaleceń ministra zdrowia, czyli przede wszystkim oczywiście odstępy pomiędzy stolikami. Według zaleceń to są 2 metry minimum. My staramy się zrobić te odstępy, jak widać, jeszcze większe. Oczywiście wszyscy nasi pracownicy będą wyposażeni i są wyposażeni w środki ochrony osobistej. Wszystkie powierzchnie wspólne będą dezynfekowane co 15 minut. Zapewniamy dyspensery bezdotykowe. Lokale gastronomiczne zamknięto jako jedne z pierwszych, czyli w połowie marca. Ten czas nie był dla restauratorów łatwy. Kiedy się wchodzi na salę, która jest pusta i brakuje tego szumu, tego harmidru, biegających dzieci, to był smutny widok, ale jesteśmy wszyscy pełni optymizmu. Goście do nas dzwonią, pytają, czy już można przyjść w poniedziałek, nie mogą się doczekać. No my też się nie możemy doczekać, nie mogą się doczekać nasi pracownicy. Wracają też kawiarnie, w których będzie można napić się dobrej kawy i zjeść coś słodkiego. W takich miejscach z pewnością brakowało zapachu aromatycznych naparów i przede wszystkim ludzi. Kaliska kawiarnia Kolumbus otrzymywała sporo maili i wiadomości od stęsknionych gości. Przychodząc, nawet biorąc kawę na wynos, i tak już się dopytują, kiedy będzie można przyjść, usiąść wygodnie w naszym klimacie w kawiarni. I ta dobra wiadomość jest taka, że to się wydarzy właśnie w poniedziałek. Tak, dokładnie. W poniedziałek już ruszamy, wszystko będzie przygotowane, także będziemy czekać i każdego jednego klienta będziemy naprawdę bardzo, bardzo serdecznie witać. Lokale gastronomiczne zostają otwarte i mogą przyjmować gości w swoich czterech ścianach, ale władze kraju namawiają właścicieli restauracji do tworzenia ogródków gastronomicznych, tak by klienci mogli z ich oferty korzystać przede wszystkim na zewnątrz. Zachęcamy wręcz do ogródków, do otwierania ogródków tam, gdzie oczywiście kto może, gdzie warunki na to pozwalają, bo na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej. Gotowość również deklarują właściciele kaliskich lokali w centrum miasta. Jednym z takich miejsc jest restauracja Anabel. My jesteśmy taką restauracją, gdzie cały czas mamy kontakt z ludźmi. Tutaj u nas całe rodziny się zbierały i my jesteśmy po imieniu z naszymi gośćmi i tej takiej właśnie bliskości, kontaktów. Tego nam brakuje. Teraz wchodzimy, jest ciemno, jest ponuro. Czekamy na to. Nasi goście podchodzą do budki z lodami naszej i mówią, słyszeliśmy, że ruszacie od poniedziałku, fantastycznie. Po prostu dziesiątki osób się nam przewinęły, które czekają. Tak naprawdę dopiero w weekend zaczniemy chyba tutaj biegać i troszeczkę panikować, ale no myślę, że staniemy na wysokości zadania. Kuchnia będzie też otwarta? Wszystko ruszamy. Całym serwisem, całą kuchnią i lodziarnią i kawiarnią, wszystko rusza. Tęsknimy, żeby po prostu to nam wszystko zakliknęło. Trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. Na kaliskim głównym rynku stanie kilka ogródków restauracyjnych. Teraz sprawa jest ułatwiona. Takie ogródki powstaną, z tym, że w związku z trwającą epidemią i opóźnieniami, a jednocześnie mając na względzie to, że rząd podjął decyzję o umożliwieniu restauratorom udostępnienia lokali i swojej działalności w lokalach na miejscu, miasto Kalisz podjęło decyzję o bezprzetargowym udostępnieniu terenów na głównym rynku. Wystarczy złożyć wniosek do Urzędu Miasta i rozpocząć taką działalność. Wystarczy też już w poniedziałek znaleźć trochę czasu dla swoich bliskich, wybrać się na spacer i odwiedzić lokalne restauracje, zjeść coś smacznego, bo jak to mówią, głodny Polak to zły Polak. I na tym nie koniec powrotów do normalności. Dokładne czyszczenie i dezynfekcja niemal każdego elementu, ćwiczenie nowych procedur bezpieczeństwa i wielkie odliczanie. Trwają ostatnie przygotowania do poniedziałkowego otwarcia publicznych przedszkoli i żłobków. Większość maluchów zostanie jednak w domach. Te dzieci, które pojawią się w poniedziałek rano razem z rodzicem przed drzwiami żłobka czy przedszkola, nie wejdą do niego bez zmierzonej temperatury. Przyprowadzam dziecko do żłobka. Jak wygląda teraz ta procedura? Tak. Wpuszczam rodzica razem z dzieckiem, mierzę temperaturę. Jeżeli temperatura jest w normie, to dziecko zostaje w żłobku. Jeżeli jest 37 i powyżej, niestety będzie musiało z
z powrotem wrócić do domu. I tak samo, jeśli podczas zajęć, tak, opieki też zobaczycie objawy. Tak, jeżeli będzie miało katar, ewentualnie kaszel, podwyższoną temperaturę, będzie płaczliwe, też wtedy będziemy informować. Kolejny krok to dezynfekcja rąk. Zaraz przy wejściu na salę udamy się do łazienki i tam będzie mycie rączek. Tak. W żłobkach i przedszkolach nie zobaczymy dywanów, dzieci nie spotkają tam pluszaków. Wszystko ma być sterylne, a nowe zasady ściśle przestrzegane, by jak najbardziej zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Jest to dużo pracy, dlatego że non-stop dezynfekcja, stroje, maseczki, przyłbice. Także nauczycielki będzie na pewno dużo więcej. Nauczycielki, opiekunki będą w przyłbicach, w maseczkach? Tak, będą w maseczkach, będą też przyłbice. Zobaczymy, w czym będzie wygodniej. Na jedno dziecko musi przypadać 4 metry kwadratowe, co oznacza, że średnio w jednej sali przebywać może 12 dzieci. Dlatego placówki musiały wyznaczyć, ile dzieci są w stanie przyjąć. I tak do żłobka numer 3 przy Barbary i Bogumiła zapisanych jest 171 maluchów. Żłobek, spełniając wytyczne sanitarne, może przyjąć 72 dzieci. Zgłoszonych jest 64. To dzisiaj dzień wizytacji wszystkich publicznych żłobków. Żłobki zbierały informacje od rodziców. Jest to około 1/3 dzieci, których rodzice zadeklarowali przyjście do żłobków. A co z dziecięcymi zabawami? Trudno wyobrazić sobie, by dzieci trzymały do siebie dystans. Dzieci nie będą mogły ze sobą wchodzić w taki kontakt osobisty, no nie będzie takich zabaw, gdzie trzymają się za ręce. Jak to będzie wyglądało? W przypadku tak małych dzieci, jak ja akurat przebywałam tutaj na grupie, jest to trudne. Będziemy starały się tak organizować zabawy, żeby one w miarę w odstępach się bawiły. Ale wiadomo, będą się między sobą na pewno przemieszczały. I przenosimy się do przedszkola. Jesteśmy w publicznym przedszkolu numer 30 imienia Krasnala Hałabały. To duża placówka. Zapisanych jest tu blisko 140 dzieci. W poniedziałek pojawi się co trzecie. Obecnie jest to 40 dzieci, które mają przyjść, ale tutaj emocje też wchodzą w grę, ponieważ już mieliśmy 2 telefony, gdzie rodzice zrezygnowali. W Kaliszu jest 13 samorządowych przedszkoli. Uczęszcza do nich prawie 1500 kilkulatków. Rodzice blisko 23% przedszkolaków przyprowadzą je do placówek. Diabeł tkwi w szczegółach. Placówki są różne, różnej wielkości, różne sale. Wiemy doskonale, że ten reżim sanitarny ogranicza nas pod względu na ilość dzieci, czyli 12 plus maksymalnie dodatkowa dwójka. Ale to, co jest istotne przy tych placówkach, to jest 4 metry kwadratowe na osobę. To jest jakby ten punkt tutaj bardzo trudny, bo nie wszystkie sale mają tą samą wielkość. I logistyka tutaj jest bardzo trudna, ale dyrektorzy stanęli na wysokości zadania. My dzisiaj jeszcze dowozimy termometry, bo wiadomo, ten sprzęt nie jest tak, że od razu jest, kupienia musieliśmy zamówić. Wczoraj zostały rozdysponowane wszystkie te środki ochrony osobistej, od płynów, maseczki, przyłbice. No a dzisiaj tak naprawdę z dobrym słowem, z taką jeszcze rozmową, czego brakuje, na co należy zwrócić uwagę. W przedszkolach wyznaczane są też izolatki. To będzie pomieszczenie, w którym jeżeli będzie taka potrzeba, odizolujemy dziecko z objawami może choroby. Podobnie jeśli chodzi o pracownika. Poczekają tu do czasu przyjazdu rodzica i zgłoszenia sytuacji do sanepidu. Część pracowników miejskich przedszkoli i żłobków została poddana testom na obecność koronawirusa. Wyniki mają otrzymać do niedzieli. Luzowanie obostrzeń jest możliwe, ponieważ liczba zakażeń stoi w miejscu, a ostatniej doby na COVID-19 zmarła tylko jedna osoba w Kaliszu. Statystyki związane z pandemią koronawirusa wyraźnie wyhamowują. W
Wczoraj w Wielkopolsce na COVID-19 zmarły dwie osoby, mężczyzna z Gniezna i 89-letnia mieszkanka Kalisza. Dziś w przedpołudniowym raporcie Ministerstwa Zdrowia nie było informacji o kolejnych ofiarach śmiertelnych w Wielkopolsce, a w Kaliszu ani dziś rano, ani już wczoraj wieczorem nie było nowych zakażeń. W skali województwa zdecydowanie szybciej niż liczba zakażonych rośnie liczba osób, które wyzdrowiały. Ostatniej doby przybyło 30 pacjentów, którzy wygrali walkę z wirusem. Miały być 3 dni, ale ilość próbek, jakie otrzymuje poznańskie laboratorium, jest tak duża, że Kaliszanie, którzy skorzystali z drive-thru, muszą uzbroić się w cierpliwość, bo wyniki ich badań będą. Ale kiedy? Tego nie wiadomo. Kolejne są analizowane na bieżąco, ale z pewnością potrzeba więcej czasu, by dostarczyć wyniki Kaliszanom, którzy skorzystali z samochodowych poborów. A osób, którym pobierane są wymazy, jest około 150 każdego dnia. Takie są możliwości mobilnego punktu, który w poniedziałek został uruchomiony w Kaliszu. Zapisy trwały przez cały tydzień. Telefonicznej weryfikacji osób, od których zostaną pobrane wymazy, dokonywała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Większość z tych, która zgłosiła chęć przebadania, korzysta z tej możliwości i czeka na wyniki. Wszystkie próbki trafiają do laboratorium w Poznaniu, jednak tam badane są wymazy z całej Wielkopolski oraz często z województw ościennych, a także ze Śląska, gdzie w ostatnich dniach gwałtownie wzrosła ilość zakażonych i ich wykrycie stało się priorytetem. Dlatego czas otrzymania wyników na obecność koronawirusa u osób, które poddały się badaniu w drive-thru w Kaliszu, będzie wydłużona. Miały być po 3 dniach, ale mogą być po 4, a nawet później, mówi Marek Stodolny, dyrektor kaliskiego sanepidu. Ile próbek i z których dni przebadano, nie wiemy, ale spośród tych, które już zostały przeanalizowane, nie ma wyniku dodatniego, zapewnia. Każda z osób, od której pobrano wymazy, wyniki może sprawdzić online na specjalnej platformie. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informowana jest tylko o pozytywnych wynikach testów. W piątek drive-thru zakończy działalność w Kaliszu. Wcześniej przez kilka dni z takiej możliwości sprawdzenia zdrowia korzystali mieszkańcy Krotoszyna. Tam na 300 osób koronawirusa wykryto u 2. Ogródki działkowe czeka wielka modernizacja, rozbudowa sieci wodociągowej, utwardzanie alejek czy grodzenie. Wielkopolskie RODY na remonty mogą wydać łącznie ponad 2 miliony złotych, które otrzymają z budżetu województwa. Kwota została podzielona między 133 ogrody, w tym 5 z Kalisza i najbliższej okolicy. Jest to pierwszy program skierowany przez samorząd województwa do działkowców. Pomoc finansowa dla rodzinnych ogrodów działkowych ma podnieść bezpieczeństwo korzystania i funkcjonalność tych terenów rekreacyjnych. Samorząd województwa wielkopolskiego stworzył możliwość uzyskania wsparcia finansowego na różnego rodzaju inwestycje. Najczęściej jednak wnioskowano o kwoty umożliwiające rozbudowę infrastruktury wodociągowej, ogrodzenia ogrodów działkowych oraz utwardzenia alei oraz dróg gruntowych wewnątrz rodów. Wychodzimy z założenia, że trzeba wspierać ogrody w naszym regionie, tym bardziej, że w tym trudnym okresie pandemii wiele osób z pewnością będzie na ogrodach działkowych spędzało dużo czasu, być może swoje urlopy, więc tym bardziej warto zadbać o to, jak wygląda przestrzeń publiczna na terenie ogrodów działkowych. Dotacja została przyznana po raz pierwszy. Wnioski można było składać do 30 listopada 2019 roku. Maksymalne dofinansowanie to 40 tysięcy złotych raz na 2 lata. Ze względu na duże zainteresowanie pierwszą edycją maksymalne dofinansowanie wyniosło w tym roku 17 200 zł. Ogrody działkowe w Wielkopolsce będą mogły liczyć również na wsparcie w latach kolejnych. W Wielkopolsce jest ponad 500 ogrodów działkowych, z których korzysta około 100 tysięcy rodzin. Powierzchnia ogrodów w naszym regionie wynosi około 4 tysięcy hektarów. Jeszcze niedawno hala targowa, a już niebawem miejsce kulturalnej aktywności mieszkańców. Budynek przy Nowym Świecie, który będzie siedzibą akceleratora kultury, przechodzi generalny remont. Efekty powinniśmy zobaczyć jesienią. W trakcie remontu zostanie wymienione podłoże i posadzki, zabezpieczone zostaną stropy i wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa, a dach będzie docieplony i zaimpregnowany.
pojawią się też nowe ściany działowe, a obiekt zostanie otynkowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zostaną wymienione wszystkie instalacje elektryczna, sanitarna i wodociągowa oraz centralnego ogrzewania. Prace z zakresu branży elektrycznej obejmują także montaż okablowania sceny z oświetleniem i nagłośnieniem oraz instalacji CCTV, RTV i sygnalizacji włamania. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Kalisz, kurs na rewitalizację, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Prace realizuje firma z Kalisza, mają się zakończyć do września 2020 roku. Z czasem izolacji całkiem nieźle radzi sobie młodzież z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Kaliszu Klasa 2D wraz z wychowawczynią ma dla Was na koniec magazynu miejskiego bardzo ważną wiadomość. Pozdrawiamy z Kopernika. Oczywiście na koniec zapraszam na portal faktykaliskie.pl, a tam historia 3,5-letniej Igi, która walczy z ciężką chorobą. Pierwsze efekty leczenia już są, ale terapia, dodam, że bardzo droga, musi być kontynuowana i wierzymy, że z pomocą nas wszystkich uda się dokończyć chemioterapię. W jaki sposób można pomóc, dowiecie się na naszej stronie internetowej. A tam na bieżąco przez cały weekend najświeższe informacje z miasta i regionu. Jeżeli tylko się coś wydarzy, od razu znajdziecie to pod adresem faktykaliskie.pl. Ja dziękuję za uwagę. Magazyn Miejski wraca w poniedziałek o 17:15. Wieczór pogodny. Termometry pokażą 11 stopni, a barometry 999 hektopaskali. Noc bezchmurna i zimna, zaledwie 6 stopni powyżej zera. Ciśnienie lekko do góry wyniesie 1003 hektopaskale. Sobota początkowo słoneczna, z upływem dnia zacznie przybywać chmur. 14 stopni pokażą termometry, na barometrach 1004 hektopaskale. Zacznie mocniej wiać, w porywach nawet do 50 km na godzinę.